Chcąc przetrwać ekstremalne warunki na innych planetach, być może będziemy zmuszeni szukać schronienia pod ziemią i budować tam kolonie. Czy przyszli odkrywcy planet staną się jaskiniowcami? Cztery żywioły wszechświata. Potwierdźcie gotowość do startu. Jesteśmy gotowi. Powietrze, ogień, woda i ziemia. Podbój kosmosu zależy od opanowania czterech żywiołów. Czy to możliwe? Czy można odtworzyć biosferę? Marzyłem o powtórzeniu wyczynu Ikara. Największą przygodą XXI wieku jest wyprawa na Marsa i założenie kolonii. Ludzie nie są świadomi, jak wielkie jest to przedsięwzięcie. Staramy się poznać sekret ich krwi. Nie ma instrukcji, jak testować helikoptery na Marsie. Czy Mars nas zaskoczy? Część trzecia. Ziemia. Od kilku lat Europejska Agencja Kosmiczna ESA wysyła grupki astronautów głęboko pod ziemię. Pozostawieni sami sobie, ci jaskinionauci, jak sami siebie nazywają, przez kilka dni są odcięci od świata. Nie muszę iść na czele. Jak chcesz. Można by spytać, po co to? Znajdujemy się w ciemnej, wilgotnej, zabłoconej jamie. Jest 6 stopni Celsjusza. Od 5 dni nie widziałem światła dziennego. Jaki jest powód, dla którego to robimy? Zdziwi was informacja, że warunki są podobne do tych w kosmosie. Nie w detalach, ale ogólnie. Cześć, nazywam się Alexander Gerst, jestem astronautą ESA i biorę udział w treningu CAVE 2020. Właśnie wróciłem z kosmosu i byłem dowódcą ISS. Zaskakujące, jak wiele jest podobieństw. Tutaj na dole, podobnie jak na stacji kosmicznej, żyje się razem z 6-osobową załogą, w której każdy jest inny. Jestem nie tylko dowódcą stacji kosmicznej czy jaskini, ale funkcjonuję też jako członek zespołu. Muszę dbać o załogę, uczestniczyć w badaniach naukowych, w rozpoznaniu. Kilka razy dziennie zmieniam swoją rolę. Uważaj na głowę, Joe. Zrozumiałem. Znajdujemy się w niebezpiecznym środowisku. Życie tu nie jest zbyt przyjemne, wręcz skomplikowane, jest sporo niedogodności. Mimo to przyjeżdżamy tu, by badać środowisko, lepiej poznać życie na Ziemi. Znajdujemy nowe gatunki, które zaskakująco dobrze radzą sobie w tym środowisku. To ten? Ten? Są dwa. No nie, jest jeszcze jeden, mniejszy, tak. Nasze działania są zbliżone do tego, co robilibyśmy na Księżycu. Thank you.
Pierwsi odkrywcy, którzy wylądują na innych planetach, będą musieli zmierzyć się z wieloma przeszkodami. Wędrowanie przez zalane korytarze i wąskie przejścia daje astronautom przedsmak przyszłych wyzwań. Techniki przetrwania pod Ziemią i w kosmosie są podobne lub tożsame. Sprzęt speleologiczny jest podobny do tego, którego używają podczas spacerów poza ISS. Mam to? Świetnie. W pustce kosmicznej i w czeluściach Ziemi ciało i umysł są wystawione na ciężką próbę. Szliśmy 3 godziny do tego miejsca. To chyba jezioro Matala. Środowisko jaskini wydaje się tak samo wymagające jak środowisko kosmosu. Teraz tędy? Po 6 dniach trudów astronauci wreszcie znaleźli się pod gwiazdami, do których mieli wkrótce wyruszyć. Alexander Gerst znajduje się na liście kandydatów do wyprawy na Księżyc. Agencje kosmiczne planują powrót na naszego satelitę w ciągu 5 lat. Natomiast wioska miałaby tam powstać do roku 2030. Następnie do roku 2035 człowiek miałby wylądować na Marsie i przystąpić do budowy bazy. Od astronautów oczekuje się, że pozostaną tam dłuższy czas, jeśli nie na zawsze. Na Marsie i Księżycu ludzie będą potrzebowali jedzenia, by przeżyć. Ze względu na ciężar nie jest możliwe przewiezienie zapasów. Astronauci będą musieli sami zdobyć jedzenie, uprawiając warzywa na miejscu. Na całym świecie prowadzone są badania w ramach nowej dziedziny – astrorolnictwa. Budowlę nazwano Biosferą 2, bo została zaprojektowana jako replika Ziemi, która jest Biosferą 1. Oto Biosfera 2. Znajdujemy się w południowej Arizonie, tuż za Tucson, na pustyni Sonora. Ta konstrukcja była pierwotnie przeznaczona dla 8 osób, które były odizolowane, zdane tylko na to, co miały w środku. Ten bezprecedensowy eksperyment naukowy rozpoczął się we wrześniu 1991 roku. W największym szczelnym systemie ekologicznym, jaki kiedykolwiek zbudowano, zamknięto 4 mężczyzn i 4 kobiety. Przez 2 lata ci odważni badacze mieli żyć w całkowitej autonomii, uprawiając owoce i warzywa, utrzymując sztuczne środowisko, by udowodnić, że możliwe jest odtworzenie samowystarczalnego ekosystemu w perspektywie przyszłej kolonizacji kosmosu. Zapraszam, obejrzyjmy ten niezwykły obiekt. To jest oryginalna śluza powietrzna, przez którą 8 osób weszło do szczelnej biosfery 2. Jesteśmy w lesie tropikalnym biosfery 2. Moim zdaniem jest to jeden z jej najciekawszych systemów. Uwielbiam las deszczowy. Na pustyni Sonoran mamy tropikalną dżunglę. Wyszliśmy z lasu deszczowego i znajdujemy się na górnej sawannie, a po lewej stronie jest ocean. Za oceanem jest obszar namorzynowy, za nim dolna sawanna, ciernisty las i pustynia. Pozostał obszar najważniejszy dla biosferan.
Witam w dawnym biomie intensywnego rolnictwa. Zespół naukowców Biosfery 2 przez 2 lata uprawiał tu rośliny. Dziś wygląda to zupełnie inaczej. Wyobraźmy sobie, że tych konstrukcji nie ma. Oni dysponowali płaskim polem o powierzchni 20 arów. Uprawiali sorgo, cebulę, marchew, do tego ryż. Mieli kilka drzew owocowych, gujawy, papaje, karambole. Mieli nawet sadzonki kawy, bananowce, różne rodzaje papryki. Natomiast okazało się, że najlepiej przyjęły się słodkie ziemniaki. Bataty były stale obecne w ich menu. Jedliśmy ich tyle, że nabraliśmy pomarańczowej barwy. Miałam szczęście znaleźć się w zespole projektowym w części rolniczej. Zarządzałam rolnictwem podczas 2-letniego pobytu w Biosferze 2. Głównym celem było stwierdzenie, czy można stworzyć sztuczną biosferę. Czy można biosferę powstałą na skalę planety w ciągu milionów lat umieścić w pojemniku, jakim jest Biosfera 2, sprawić, by utrzymała się przez dłuższy czas? A potem, czy możemy to wykorzystać jako prototypową bazę kosmiczną? Gdy weszliśmy do Biosfery 2, nie wiedziałam, kiedy wyjdziemy, za tydzień, za 6 miesięcy. Nie znaliśmy odpowiedzi na to pytanie. Jednym z głównych zmartwień biosferian było to, czy wyprodukują wystarczającą ilość żywności. Co tydzień lekarz zespołu badał załogę, kontrolując wagę ciała. Asortyment upraw był ograniczony. Wielu zaplanowanych roślin nie udało się dobrze wyhodować. Produkcja własna nie wystarczała, by zaspokoić zapotrzebowanie na kalorie 8 naukowców. Biosferianie musieli nauczyć się gotować bez oleju z niewielu składników. Ostatnia wielka cebula. Szybko się uczyli, bo przypalonych potraw nie można było zastąpić. Kuchnia była dla nich krytycznym miejscem. Nie tylko dlatego, że gotowali w niej posiłki, ale również z tego powodu, że jedzenie miało fundamentalne znaczenie. Czekali na każdy posiłek, bo zawsze byli głodni. Co tydzień następowała rotacja kucharzy. Zaczynał od kolacji, przechodził do śniadania, a następnie do obiadu, po czym kolejna osoba przejmowała tę funkcję. Kiedy kucharz był dobry, wszyscy byli zadowoleni. Przy kiepskim humory nie dopisywały. Mówiono mi, że wyobrażali sobie ten stół jako dużą tabliczkę czekolady. Zastanawiali się, ile czasu zajmie im jej spożycie. Kiedy jest się głodnym, wszystko kojarzy się z jedzeniem. Biosferianie wytrwali, choć stracili sporo na wadze. Udało nam się wytrzymać i wykazaliśmy, że można postawić szczelną konstrukcję, taką jak Biosfera 2, zawierającą złożony ekosystem. Pierwsza misja, w której brałam udział, miała trwać 2 lata. Byłam tu dokładnie 2 lata i 20 minut. To, co Jane i jej zespół osiągnęli, jest niezwykłe. Zostali pionierami tej dziedziny nauki. W obecnym stanie techniki daleko nam do zbudowania czegoś takiego na Księżycu lub Marsie. Ale z pewnością to, czego się nauczyliśmy i wciąż się uczymy w Biosferze 2, nieuchronnie ukształtuje obiekty na Księżycu i Marsie. Od czasu tego spektakularnego eksperymentu w dziedzinie astrorolnictwa poczyniono wiele postępów.
Zamiast skupiać się na tym, jak odtworzyć środowisko ziemskie, naukowcy zastanawiają się, jak wykorzystać zasoby istniejące na miejscu. Na Ziemi zrealizowaliśmy wspaniały projekt Biosfera 2. To był wielki eksperyment i wiele się z niego nauczyliśmy. Ale korzystano z żyznych gleb ziemskich, o których wiadomo, że są dobre dla roślin. Natomiast my chcemy użyć gleby marsjańskiej i to jest nowość. Na Marsie w zasadzie nic nie ma, tylko warstwa regolitowa. Trzeba wszystko przywieźć i to jest najtrudniejsze. Nazywam się Wicher Wameling, pracuję na Uniwersytecie Wageningen jako ekolog. Po wielu latach prób niderlandzki naukowiec opracował przepis na uprawę różnych warzyw w glebie marsjańskiej. Do eksperymentów używa podłoża o składzie podobnym do tego na czerwonej planecie. Nie jest to rzeczywista gleba marsjańska, ponieważ na Ziemi oficjalnie nie ma ani jej, ani regolitu. Nie mamy tego, ale dysponujemy pomiarami z satelitów metodą teledetekcji, a także danymi z łazików, które mają laboratoria i analizują podłoże. Muszę to kupować. Jest to produkt naukowców z NASA. Można go nabyć w internecie, tylko to podłoże nie jest tanie. Kosztuje 2,5 tysiąca euro za 100 kilogramów. Jest częściowo sztuczne, ale najbliższe tego, co istnieje na Marsie. Naukowiec sadzi nasiona rukoli i dodaje specjalny składnik. To nasz mocz jako nawóz. Tak samo będą postępować ludzie na Marsie. Wszystko podlega utylizacji, mocz również. Teraz dodam wodę. Biolog uważa, że na Marsie z tej sterylnej gleby może powstać życie. Końcowy akcent. Naukowiec przeprowadził ten sam eksperyment z glebą księżycową. Wynik? Rukola wyrosła w obu środowiskach. Pięknie rośnie. Wszystkie doniczki są pełne. W glebach podobnych do tych z Marsa i z Księżyca rośliny znalazły substancje odżywcze. Ta roślina jest jadalna. Można skosztować. Pokażę, zjem trochę. Rukola, smaczna. Trochę bardziej pikantna niż ta ze sklepu. Rośnie wolniej, więc ma intensywniejszy smak. Ale to klasyczna rukola i jest doskonała. Biolog nie poprzestał na tym. Na marsjańskiej i księżycowej glebie wyhodował pomidory, szpinak, groszek, fasolkę, marchew, rzodkiewkę, żyto, a nawet pory. Wicher Wameling uważa, że jeszcze jeden element jest niezbędny dla zrównoważonego astrorolnictwa. W terrarium z marsjańską ziemią wzbogaconą moczem wyhodował bazylię i rukiew wodną. Biolog wpadł na pomysł, by dodać gatunek powszechnie występujący na naszej planecie, który również trzeba będzie zabrać na Marsa – dżdżownicę. Dżdżownice drążą tunele. Podleję je. W glebie są kanaliki, widać je wszędzie. Dzięki temu podłoże jest lepiej nawodnione. A poza tym są w nim martwe tkanki roślin, które dżdżownice zjadają, trawią, a potem wydalają.
Ich odchody są nawozem dla roślin, których martwe tkanki są wprowadzane do gleby przez dżdżownice. Gleba jest dobrze nawożona. Ważne, ponieważ tam znajdują się korzenie roślin i tam pobierają one składniki odżywcze. Kolor jest inny niż w tej części, bo to gleba nieurodzajna. Tu mamy mieszaninę materii organicznej, dzieło dżdżownic. Jest bardzo żyzna, rośliny dobrze tu wyrastają. Dżdżownicom pomagały bakterie i grzyby, które należałoby zabrać na Marsa. W 3 lata użyźniły marsjańską glebę. Oczywiście będziemy tam potrzebować wielu pokoleń roślin. Nie można ich zjeść i tyle, bo trzeba by sprowadzać nasiona. Dlatego trzeba zawieźć zapylaczy. Wiele roślin ich potrzebuje, aby powstało następne pokolenie, czyli nasiona. Nie zapominajmy, że musimy również sprowadzić ludzi. Muszą zjadać rośliny z upraw i dostarczać nawóz w postaci odchodów. Nie tylko na Marsie, ale także podczas podróży. Podróż na Marsa trwa 6 miesięcy, więc nie należy wyrzucać odchodów, lecz je przechowywać. Stanowią nawóz, który pozwoli rozkręcić uprawy. Odchody ludzkie z 6 miesięcy stanowiłyby znaczną ilość nawozu, którym można by użyźnić czerwoną planetę. Na pokładzie ISS testowane są metody zbierania cennych wydzielin astronautów. Kosmiczne toalety są dwa oddzielne urządzenia. Jedno do odchodów płynnych jest podciśnieniowe. A to na te grubsze. Wicher Wameling twierdzi, że kiedy załoga dotrze do celu, powinna zamieszkać w zamkniętym ekosystemie pod kloszem. Na Marsie środowisko jest nieprzyjazne. Rośliny nie przetrwają przy niskim ciśnieniu powietrza. Jest bardzo zimno, nawet minus 80 stopni Celsjusza. Zdecydowanie za mało. Poza tym nie ma ciekłej wody. Za to jest promieniowanie kosmiczne, niebezpieczne dla ludzi i dla roślin. Trzeba się przed nim chronić. Nasz pomysł polega na tym, aby zamieszkać pod kopułą lub, jak kto woli, w bunkrze chroniącym przed zabójczym promieniowaniem. W bunkrze można wszystko kontrolować. Atmosfera jest dostosowana do potrzeb istot ludzkich. Można oddychać. Jest to również korzystne dla roślin. Wewnątrz temperatury byłyby odpowiednie. Zamysł polega na tym, by uprawiać rośliny, chroniąc je przed niekorzystnym środowiskiem, w oświetleniu LEDami. To chyba najlepszy sposób. Holenderski naukowiec rozpoczął nowy eksperyment, przenosząc laboratorium do starego bunkra z czasów zimnej wojny, gdzie stworzył warunki takie jak w podziemnym siedlisku marsjańskim. Hi. Poprosił swoich studentów, aby popracowali w niecodziennym otoczeniu. Jak? Dobrze. Bardzo się rozwinęły. Ta szczególnie. Wspaniałe. Ale proszę spojrzeć na tę, jest coraz wyższa. Widziałem ją w zeszłą środę. Nie była tak duża, proszę spojrzeć. Masz rację. Próbują ustalić, jaki skład marsjańskiej gleby zapewniłby najlepsze plony. Pójdę do pozostałych. Ładnie rosną. Tak, świetnie. Wszystkie wyglądają bardzo dobrze.
Zanim zaczęliśmy hodowlę w tym trudnym otoczeniu, nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. To jest bunkier, jest ciemno, zimno. Nieprzypadkowo założyłem kurtkę. Oni są twardsi ode mnie, bo pracujemy. Tak. Mamy dużą wilgotność, ale w komorze jest niższa. I dobrze. Jak na pierwszą próbę mamy optymalne wyniki. Gdyby na Marsie poszło tak dobrze, wszyscy byliby zadowoleni. Podobnie jak w przypadku projektu Biosfera 2, naukowiec wyobraża sobie na Marsie lub Księżycu kolonie ludzi żyjących pod kloszem, chroniącym przed surowymi warunkami zewnętrznymi. Chociaż holenderski naukowiec idzie o krok dalej, proponując wykorzystanie rodzimej gleby, to jednak nadal wyobraża sobie astrorolnictwo jako system zamknięty, w którym środowisko będzie całkowicie kontrolowane. Jesteśmy na miejscu. To jest czerwona strefa. Proszę na nią spojrzeć. Na kolor gleby. Jest czerwona. Witamy na Marsie. Na drugim krańcu świata peruwiański fizyk pracujący dla NASA postanowił uwolnić się od ograniczeń kopuły i uprawiać warzywa na Marsie na otwartej przestrzeni. Nazywam się Julio Valdivia Silva, jestem pracownikiem naukowym NASA i SETI Institute. Pracuję nad projektem uprawy ziemniaków na Marsie. Atutem jest nasza gleba, podobna do marsjańskiej. Tutejsza gleba utlenia wszystko, nic w niej nie przetrwa. Ta gleba nie zawiera węgla organicznego. Zabierzemy próbki do analizy w Międzynarodowym Centrum Ziemniaka, by sprawdzić, czy w tej glebie można uprawiać bulwy. Międzynarodowe Centrum Ziemniaka posiada 8 tysięcy odmian tej rośliny. Jest to największa kolekcja na świecie. Pierwszy etap eksperymentu? Ustalenie, która odmiana ziemniaka okaże się najbardziej odporna, czyli będzie idealnym kandydatem do podróży na Marsa. Naukowiec nie chce, by astronauci zabrali na czerwoną planetę przypadkowe nasiona ziemniaków, tylko te, które nazywa superziemniakami. Jego zespół spędził 2 lata na porównywaniu cech tysięcy odmian, przeprowadzając testy kiełkowania na próbkach gleby z pustyni. Po niezliczonych godzinach badań prowadzonych z koleżankami udało się ustalić, że ta odmiana ma największe szanse na znoszenie nieprzyjaznego klimatu Marsa. Naukowcy zawęzili listę do 7 pozycji. Wszystkie wykazały wysoki poziom tolerancji na trudne warunki klimatyczne, takie jak susza, mróz, wysokie temperatury i duże zasolenie gleby. W tym czasie z zespołem pracowaliśmy w UTEC nad budową symulatora warunków panujących na Marsie. Za pomocą drukarki 3D naukowcy stworzyli hermetyczną skrzynię zwaną CubeSat, w której odtwarzają atmosferę i ciśnienie panujące na Marsie. Wewnątrz pudła, które zawiera glebę podobną do tej z czerwonej planety, zasadzą nasiona superziemniaka. Sprawdzą, czy wykiełkują w nieprzyjaznym środowisku. Mars ma wysoki poziom CO2, rzędu 95% i więcej. Możemy odtworzyć te warunki wewnątrz CubeSata. Na Ziemi jest to zaledwie 0,03%.
Na Marsie ciśnienie atmosferyczne wynosi 6 milibarów. W Limie na poziomie morza 1 bar. Stworzyliśmy próżnię, aby móc odtworzyć atmosferę Marsa. Po selekcji wykorzystaliśmy jeden z ziemniaków. Ten, który wydawał się najbardziej odporną odmianą. Umieściliśmy go w skrzynce. Jeżeli wyrośnie i pojawi się bulwa, będzie to z pewnością super ziemniak. Na początku ja i zespół nie sądziliśmy, że cokolwiek wyrośnie. Byłem trochę sceptyczny. Kiedy zobaczyliśmy, że na naszych oczach zaczyna rosnąć, zrozumieliśmy, że ziemniak chce żyć pomimo ekstremalnych warunków. Jest to spore osiągnięcie. Duży krok naprzód w kierunku możliwości zabrania ziemniaków na inną planetę, na Marsa. CubeSat, w którym wyrosła bulwa, to nanosatelita. Ze względu na rozmiary i strukturę, skrzynkę można wysłać na orbitę. Zanim naukowiec przeprowadzi eksperyment na Marsie, zamierza wysłać superziemniaka w kosmos, by sprawdzić, jak rośnie w stanie nieważkości. Żywność jest jednym z podstawowych warunków życia w kosmosie. Od wielu lat astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej testują astrorolnictwo w kosmicznych szklarniach. Skosztujemy? Muszę to najpierw wyczyścić specjalnymi chusteczkami, ale zjemy to dziś wieczorem. Na kolację z winegretem lub octem balsamicznym. Prawdziwa sałata. Wystarczy dla 3 osób. Mnie to odpowiada, dużo tego jest. Mamy czerwony jarmuż rosyjski. A to, ten jest najlepszy. Liście są suchawe, ale całkiem niezłe. Liczyłem na przekąskę po treningu, ale niech będzie. Jak widzicie, koleżanka jest stanowcza. Załoga ISS nie ma takich plonów, by się wyżywić, ale pracuje nad uprawą kilku gatunków roślin. W przypadku niektórych stan nieważkości wydaje się zmieniać to, jak rosną. Ricky, co dziś zbierasz? Rzodkiewnika pospolitego. Jest to roślina wykorzystywana do badań genetycznych. Mamy tu masę różnych odmian. Od razu rzuca się w oczy to, że widoczne tu łodygi zazwyczaj rosną prosto w górę. Zwykle są oddzielone od siebie. Na orbicie są skupione, splecione. Super. Na wzrost roślin wpływa czynnik bardzo zmienny w przestrzeni kosmicznej – grawitacja. Jest to siła przyciągania wywierana przez planetę, która różni się w zależności od jej masy. Na przykład na Marsie grawitacja wynosi zaledwie 1/3 tego, co na Ziemi. Na Księżycu grawitacja jest równa 1/6 ziemskiej.
Chodząc po Marsie lub Księżycu, człowiek podskakiwałby przy każdym kroku. Program Apollo wysłał kilkunastu Amerykanów, którzy podskakiwali na powierzchni Księżyca. W przestrzeni kosmicznej nie ma siły przyciągania. Człowiek znajduje się w stanie nieważkości. Nie wszyscy naukowcy pracujący nad badaniem kosmosu mają dostęp do przestrzeni kosmicznej. Dlatego inżynierowie wsiadają do specjalnego samolotu, w którym przez krótki czas nie ma ciążenia. Oto Airbus A310-0G. 3, 2, 1 w górę. 30. 40. Zapłon. Zadanie jest bardzo trudne. Trzeba trzymać się ciągle zmieniającej się trajektorii w przedziale 2 metrów. Robimy to ręcznie, więc napięcie jest duże. Przeciągamy samolot do granic możliwości, ale jest to najlepsze, co udało się znaleźć, aby zoptymalizować manewr i uzyskać 23 sekundy nieważkości. Nazywam się Eric Del Sal, jestem starszym pilotem doświadczalnym w Nowy Spas. To najpiękniejszy samolot na świecie. Airbus A310R0G, latające laboratorium. Ten samolot liniowy został całkowicie zmodyfikowany, aby umożliwić naukowcom prowadzenie eksperymentów w stanie nieważkości. Niektórzy badają, jak zachowuje się płomień przy zwarciu elektrycznym, tak jakby to działo się na ISS. Inni próbują ocenić wpływ nieważkości na postrzeganie wzrokowe i dotykowe, stosując zestaw rzeczywistości wirtualnej. Jeszcze inni symulują pomoc medyczną dla astronautów za pomocą rzeczywistości rozszerzonej. Młodzi inżynierowie próbują zmusić drona do lotu w warunkach mikrograwitacji, a z tyłu lekarze ustalają, jak nieważkość wpływa na nasze organy. Sprawdzamy, jak serce zmienia kształt w warunkach hipergrawitacji i nieważkości. Doświadczył pan nieważkości? Zaliczyłem 3500 parabol. Uwaga, 5 minut do pierwszej paraboli. Pilot ogłosił zbliżanie się do pierwszej paraboli. On i jego dwaj koledzy przygotowują się do wykonania precyzyjnego manewru, aby doprowadzić samolot do spadania swobodnego. Odtwarzając stan nieważkości, zaczynamy od wznoszenia. To trochę jak rzucanie kul w bocce. Jeśli rzuci się ją w ten sposób, nie poleci daleko. Ale przy zachowaniu trajektorii wznoszącej po pewnym czasie zacznie opadać. To samo dotyczy samolotów. Najpierw wyciągamy samolot w górę pod kątem 50 stopni. W tyle samolotu siła grawitacji wzrasta, przewyższając siłę ziemskiej. Naukowcy czują się tak, jakby ważyli 2 razy więcej. Następnie pilot otwiera przepustnicę, aby osiągnąć 0G, czyli przyspieszenie równe grawitacji, lecąc po trajektorii, aby stworzyć uczucie swobodnego spadania w kosmicznej pustce. Zapłon. Piloci wyłączają silniki i rozpoczynają lot po paraboli. W kilka sekund przechodzą z 2G do 0G. Zespoły badawcze przeprowadzają eksperymenty w stanie nieważkości. Zapytać pacjenta, gdzie go boli. Gdzie boli? Brzuch. Dwadzieścia sekund później nieważkość znika.
Podciągaj. Znów wszyscy są poddani sile 2G. Potem sytuacja wraca do normy. W stanie 0G wzrok szaleje, a mózg jakby stawał. Trudno zrozumieć, co się dzieje. Niesamowite. Czułem się, jakbym swobodnie spadał, a oczy jakby widziały zatrzymaną klatkę filmu. Całkiem fajne. Wkrótce pilot ogłosił drugą parabolę. W trakcie tego rejsu będzie ich jeszcze 38. Dzięki samolotowi 0G naukowcy mają regularnie kilka godzin na badania kosmiczne. Eksperymenty prowadzone na pokładzie mogą pewnego dnia ułatwić osiedlenie się na innej planecie. Ale chcąc zbudować bazy na innych planetach, będziemy musieli najpierw wysłać roboty rozpoznawcze i budowlane. Zapewnienie bezpiecznego lądowania na nieznanym skalistym terenie i zdalne sterowanie robotami zależy również od grawitacji gwiazd, które będziemy badać. W ramach przygotowań do wysłania robotów w kosmos inżynierowie odtworzyli w laboratoriach różne tereny pozaziemskie. Marsjańską glebę, aby maszyny nauczyły się poruszać po niej. I księżycową, do nauki lądowania. W hangarze zespół naukowców z Quebecu odtworzył część Księżyca, aby przetestować nowy rodzaj sztucznej inteligencji. Można by ją wykorzystać do zapewnienia bezpiecznego lądowania robotów. Zespół inżynierów próbuje opanować lądowanie na Księżycu, korzystając z oprogramowania naprowadzającego przegubowe ramię. Nie jest to proste zadanie, gdyż uderzenia mikrometeorytów sprawiły, że powierzchnia naszego satelity jest bardzo nierówna. Jedną z największych różnic między Księżycem a Ziemią jest to, że tam nie ma atmosfery ani wiatru, a więc nie ma zjawiska erozji. Powierzchnia Księżyca jest znacznie bardziej nierówna niż nasza. Powierzchnię Księżyca pokrywa dziesiątki milionów kraterów, stanowiąc liczne przeszkody dla robotów i utrudniając orientację w terenie. Problem z nawigacją polega na tym, że na razie wokół Księżyca nie ma satelitów GPS. Opracowujemy system oparty na kraterach. Będąc na orbicie, będziemy robić zdjęcia i porównywać je z bogatą bazą danych stworzoną przed misją. W ten sposób można zorientować się, gdzie się znajduje moduł, w jakim miejscu na Księżycu. Porównując obrazy z kamer na żywo z mapami w pamięci, kanadyjski system nawigacyjny pozwala odnaleźć strefę lądowania, ale nawet najbardziej precyzyjne dane nie zapobiegną niespodziewanym przeszkodom. Na przykład są to ostre skały, które mogą uszkodzić pojazd podczas lądowania. Może to być zbocze, na którym pojazd się przewróci. Albo obszar zacieniony, co byłoby problemem, bo pojazd potrzebuje energii, aby przetrwać i funkcjonować. Uzyskuje ją z paneli słonecznych. Gdyby wylądował w cieniu, zabrakłoby mu energii. W związku z tym inżynierowie wyposażyli system w jeszcze jedną umiejętność – improwizowanie. Kiedy statek znajduje się kilka metrów nad powierzchnią, oprogramowanie wykorzystuje laser do przeczesywania powierzchni i wykrywania przeszkód nieskatalogowanych przez satelity. W ostatniej chwili wprowadza korekty. Po wylądowaniu roboty muszą być w stanie poruszać się po pozaziemskiej glebie. W zależności od planety powierzchnia może być różna, od skalistej po pylistą. W
Turynie inżynierowie pracują nad europejską misją kosmiczną ExoMars, czyli nad wysłaniem kolejnego łazika na czerwoną planetę. Odtworzyli powierzchnię Marsa, by wyszkolić robota. Zadaniem łazika misji ExoMars, nazwanego Rosalind Franklin, jest zbadanie terenu czerwonej planety oraz zagłębienie się na 2 metry. To pierwsze takie przedsięwzięcie w poszukiwaniu oznak życia. Staramy się jak najdokładniej odtworzyć warunki, z jakimi będziemy mieli do czynienia, gdy łazik wyląduje na Marsie. Mamy 2 rodzaje terenu. To jest pucolana, czyli teren charakteryzujący się dużymi ziarnami. Są wyraźnie widoczne. Mamy też inny rodzaj piasku z drobnymi ziarnami. Użyjemy go do symulacji pewnych sytuacji, powiedzmy awaryjnych, w których koła łazika utkną w podłożu. Mamy procedury nakazujące łazikowi wykonanie pewnych czynności, wydostanie się z trudnej sytuacji i powrócenie do normalnej działalności. Musimy pamiętać, że łazik nie zawsze jest autonomiczny. Działa samodzielnie, ale można mu też pomóc stąd, z Ziemi. Inżynierowie z pokoju kontrolnego w Altec będą mogli wysłać do łazika listę zadań do wykonania miliony kilometrów stąd. Astronauci na ISS są szkoleni do sterowania robotami pozostałymi na Ziemi. Do zobaczenia po drugiej stronie. Podczas jednej ze swoich misji kapitan Alexander Gerst sterował w czasie rzeczywistym działaniami robota humanoidalnego. Scenariusz jest następujący. Jesteśmy załogą na orbicie wokół Marsa. Wysłaliśmy łazika na pierwsze rozpoznanie. Wydaję mu tylko polecenia wyższego rzędu. Na przykład, by sprawdził jakiś panel słoneczny lub podniósł kamień. Robot to wykonuje. Doskonały przykład symbiozy człowieka z robotem, bo to ja podejmuję decyzję, dokąd jechać i co pobrać. Mogę wykorzystać swoją intuicję i elastyczność, ale z udziałem inteligencji Justina tam na dole. To ważny krok w dziedzinie zdalnej robotyki. W przyszłości taka współpraca człowieka i maszyny będzie niezbędnym krokiem do pozaziemskiej kolonizacji. Chcąc założyć kolonię na Marsie lub Księżycu, musimy poprosić o pomoc roboty. Koordynacja oraz współpraca między ludźmi a robotami będzie kluczem do osadnictwa na Księżycu i Marsie. Roboty będą działały na powierzchni. Nie możemy przywieźć ciężarówki ani spychacza, więc to one wykonają tę pracę. Nie da się przewieźć wystarczającej ilości zapasów, aby utrzymać załogę przy życiu na innej planecie. Z tego samego powodu wydaje się niemożliwe dostarczenie cegieł oraz innych materiałów do budowy siedlisk poza Ziemią. Dlatego w 2015 roku NASA ogłosiła konkurs. Inżynierowie z całego świata mieli wymyślić marsjańskie siedlisko z wykorzystaniem rodzimych materiałów, takich jak regolit, czyli pył pokrywający powierzchnię czerwonej planety, ale również drukarki 3D, które wykonałyby projekty na miejscu. W 2019 roku nowojorskie biuro architektoniczne AI Space Factory wygrało konkurs projektem Marsza.
Ich wizja marsjańskiej wioski zbudowanej z monolitów wygląda jak wyjęta z filmu Stanleya Kubricka. Później za pomocą robota zespół stworzył na drukarce 3D pierwszy marsjański dom w małej skali. Ta linia pokazuje, gdzie zaczyna się drugie piętro. Człowiek w tym siedlisku byłby mniej więcej tego wzrostu. Mógłby stanąć przed oknem i oglądać wspaniały krajobraz. Ostatnie 15 warstw to przygotowanie do kolejnego etapu budowy. Wyniki testów jakości materiałów, odporności na przecieki i ekstremalne temperatury oraz trwałości konstrukcji wystarczyły, aby przekonać jury. Fachowcy uważają, że projekt pomoże NASA osiągnąć cele związane z podbojem kosmosu. Czy pierwszy człowiek, który będzie chodził po Marsie, już się urodził? Wiele osób uważa, że tak. Może być już wśród nas. Nasza planeta jest dla nas jak szklarnia, którą porównam do akwarium. Rybom trudno jest przeżyć poza nim. Podobnie jest z nami. Trudno byłoby poza naszym środowiskiem. Chcemy poznać nasze granice. To zawsze było ważne pytanie. Co stałoby się z nami poza naszym systemem? Co byśmy jedli? Ta kwestia jest nierozerwalnie związana z pochodzeniem życia, z samym życiem oraz istnieniem poza Ziemią. Wersja polska, Kanal Plus. Tekst Krzysztof Brzeziński. Czytał Paweł Straszewski.